torbie jest więcej zielonych piłeczek niż niebieskich piłeczek, jednak jest w niej co najmniej jedna niebieska piłeczka. Niech B oznacza liczbę niebieskich piłeczek, a G oznacza liczbę zielonych piłeczek. Porównajmy wyrażenia 2B i B plus G, które stwierdzenie jest prawdziwe. No właśnie, i tu musimy wybrać jedno z trzech stwierdzeń o relacji pomiędzy 2B i B plus G, lub też wybrać możliwość, że jest za mało informacji, aby to stwierdzić. Jak zwykle zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego zrobienia tego zadania. No dobrze, a my teraz je tutaj zrobimy. Więc co my wiemy? No wiemy tak, wiemy, że w torbie jest więcej zielonych piłeczek niż niebieskich. Spróbujmy to zapisać. Czyli tak, B to są piłeczki niebieskie, czyli wiemy, że B jest jakie? Jest więcej jest zielonych niż niebieskich. Aha, czyli B to są, czyli B jest mniejsze niż zielone, czyli G. Tak, więcej zielonych niż niebieskich. Jednak jest w niej, jeszcze wiemy, że jest w niej co najmniej jedna piłeczka niebieska. Czyli co jeszcze wiemy? Wiemy, że B jest co najmniej 1, czyli to znaczy, że B jest większe równe 1. I to są wszystkie informacje, jakie znamy. No można by się jeszcze zastanawiać, czy B i G nie muszą być całkowite, prawda? Czy dopuszczamy, że tej piłeczki mamy na przykład 3 czwarte zielonej piłeczki, czy też nie, czy też 6 siódmych albo coś w tym stylu. No ale powiedzmy, że więc raczej B i G to są liczby całkowite dodatnie. B jest mniejsze od G, B jest większe równe 1. Dobrze. No i zastanówmy się teraz, jak dostać jakiś związek pomiędzy 2B i B plus G. Otóż wiemy, że B jest mniejsze od G. No to wiemy, że żeby po jednej stronie tej nierówności dostać jakąś nierówność, gdzie po jednej stronie będzie B plus G, a po drugiej 2B, no to jak dodamy do obu stron tej nierówności B, a wolno nam to robić, prawda? Wiemy, że wolno nam do obu stron nierówności dodać tę samą liczbę. Czyli my do obu stron tej nierówności możemy dodać B. No to co? To wtedy mamy tak. Tu nam się zrobi B plus B, czyli 2B, a po prawej stronie mamy G plus B. Czyli wiemy, że 2B jest mniejsze od G plus B. No i czy to jest któreś z tych stwierdzeń? 2B, o to jest to, prawda? 2B mniejsze od B plus G. Czyli tutaj druga odpowiedź jest poprawna. Zwróćmy uwagę, że nam tu podano właściwie dużo, więcej informacji niż potrzeba nam było, prawda? Ta informacja tutaj okazała się zupełnie nieistotna dla rozwiązania tego zadania, prawda? Jedyne, co było ważne, to była ważna ta informacja, że więcej jest zielonych piłeczek niż niebieskich piłeczek. Czyli 2b jest mniejsze od b plus g. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.